Teściowie to złe duchy każdego małżeństwa. Jaki jest najlepszy teść? To skazany na dożywocie wdowiec. W kilka godzin ustalił, że człowiek nie żyje, a Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie zrobił tego przez kilka lat. Śmierdział na kilometr. To jest po prostu groźba bezprawna. Rzecznik KRS straszy sędziów, którzy zechcą kandydować do rady. Czego znowu ode mnie chcesz, podstępnie wrzeniony do naszej arystokratycznej rodziny wschodniomazowieckiej parobie? Czy ja przez chwilę nie mogę posiedzieć w spokoju? Co? Telewizji pooglądać? Jak mnie kiedyś zabraknie, to jak wy sobie bez mnie poradzicie? No właśnie, się nie mogę doczekać, żeby to sprawdzić. Gdzie są klucze do garażu? No a gdzie są zawsze klucze do garażu, co? No gdzie? No gdzie? W szufladzie? Patrzcie, kretyna, no od kiedy to klucze do garażu chowa się do szuflady? Ale żeś teraz pieprznął. Posłać idiotę po flaszkę, to z jedną wróci. Umrzyj już, stary dziadu, umrzyj. Nie może mi tata jednym słowem powiedzieć, gdzie są te klucze? Nie mogę. Bo? Bo jutro znowu tu przyjdziesz i znowu będziesz się mnie pytał, gdzie są klucze do garażu. Panie, zabierz go do siebie. Naprawdę, tutaj go nie zabraknie, a tam się Hitler ucieszy, że nie będzie sam. Czy ja naprawdę nie mam nic lepszego do roboty, tylko to siedzieć i odpowiadać wszystkim na pytania, gdzie są klucze do garażu? A co masz lepszego do roboty niż patrzenie przez okno, czy nie idzie czarna pani z kosą? Są na haczyku przy drzwiach. No nareszcie, przypomniało się kretynowi. Klucze do garażu zawsze wiesza się na haczyku przy drzwiach, tak trudno to zapamiętać. Naprawdę, naprawdę. Aborcja nie, eutanazja tak. Po tych wydarzeniach ktoś oblał jej biuro poselskie fekaliami. Podobnie jak ona postąpiło 8 innych polityków. Dobra. Nowoczesnej. Nie ma ich na haczyku przy drzwiach. A no nie ma. To gdzie są? Nie wiem. Wiesz. Wiem, że nie ma ich tam, gdzie powinny wisieć. Żeby cię stary dziadu szlak trafił. Żeby ta twoja Pawłowicz za ciebie wyszła. Wiem, że są tam, gdzie włożyła je twoja chora na głowę żona. Czyli twoja córka. To dlatego ona do końca, aż do dnia ślubu, utrzymywała, że jest sierotą. Halo? Magda? Cześć, no to ja dzwonię. Słuchaj, jest takie pytanie. Gdzie są klucze do garażu? No potrzebne mi są po prostu. Po prostu pytam, gdzie są klucze do garażu, no. Są potrzebne, no. No gówna psiego, gdzie one są? Nie możesz po prostu... Dobra, no. No i gdzie je włożyła? Do szuflady. Do szuflady je schowała. A to spryciara. Kto by się domyślił, że klucze do garażu są w szufladzie, skoro zawsze wiesza się je na haczyku przy drzwiach. Dobra, nie ma ich w szufladzie. Ale ci dzisiaj nie idzie. Dlaczego ich nie ma w szufladzie, skoro ona je schowała do szuflady? Wiesz dlaczego? No. Wiesz dlaczego? Słucham. Bo kluczy do garażu nigdy nie chowa się do szuflady, tylko zawsze wiesza na haczyku przy drzwiach. Na haczyku przy drzwiach! Już? Pokazałeś, kto tu rządzi? Cyrk Zaleski skończył występy? To teraz poproszę klucze. Dam ci je, jak mi powiesz, gdzie się zawsze trzyma klucze do garażu. Na haczyku przy drzwiach. Całym zdaniem. Klucze do garażu wiesza się na haczyku przy drzwiach. Tatusiu. Tatusiu. Teraz to tatusiu, co? Teraz to tatusiu. Zawsze jak czegoś ode mnie chcecie, to tatusiu. Co chcesz z garażu? Wiertarkę. Po co? Żeby nią obrać jabłko. Tak, to nawet kolego nie próbuj. A do czego jest wiertarka? Do czego może być mi potrzebna wiertarka? Dziurę będę wiercił w ścianie. W dziurze to myszy mieszkają. Ty chcesz prawdopodobnie wywiercić otwór. A może chce myszą wywiercić drugą dziurę, bo się dzieci wyprowadzają od rodziców?
Teraz po nocy będziesz wiercił? Rano będę wiercił. To po co ci teraz klucze do garażu? Chciałem zobaczyć, czy wiertarka jest w garażu. To wystarczy mnie spytać. Oczywiście, że jest w garażu. Gdzie ma być wiertarka, jak nie w garażu? Wszystkie narzędzia są w garażu, to i wiertarka jest w garażu. Nie wiem, co gdzie jest. Przyjeżdżam tutaj do roku, raz do roku na święta, tak? Mam nadzieję, że w końcu raz przyjadę na inną kościelną uroczystość. Z tobą w roli głównej, ale widocznie naprawdę w piekle jest za dużo diabłów, albo naprawdę Hitler chce być sam. A po co ci teraz klucze do garażu? To rano je sobie weźmiesz. Ja się nigdzie nie wybieram, cały czas tu siedzę, trzymam je w swoim ręku. A może coś się w nocy stanie, coś się stanie i nad ranem ani ja, ani pan doktor nie będziemy ci w stanie rozprostować palców, żeby wyciągnąć stamtąd klucze, a prawdopodobnie obcęgi są w garażu i koło się zamyka. Już ty się nie bój, jeszcze się przeziębię na twoim pogrzebie. Spróbuj tam się nachylić, to cię wciągnę do grobu za ten... A po co ten otwór? Który? To dziura, otwór. Widzisz to? Jest obrazek Mariusza od komunii. Magda mnie prosiła, żebym wywiercił dziurę, wbił kołek i zawiesił na ścianie. Po to jest mi wiertarka potrzebna. Aha. Żeby to powiesić na kołku. A po co tam kołek, jak wystarczy gwoździk? Gwoździk nie utrzyma takiego ciężkiego obrazka, dlatego potrzebny jest kołek. Utrzyma. Wbij gwoździk. Nie utrzyma. Jest potrzebny kołek. Wbij gwoździk. Wbije kołek. Wbij gwoździk. Wbije kołek. Gwoździk. A jak wbije gwoździk, to dasz mi te klucze? Dam. Dobrze. Wbije gwoździk. Gdzie są gwoździki? A gdzie są zawsze gwoździki? W garażu. Od kiedy to gwoździki trzyma się w garażu? Powiedziałeś, że wszystkie narzędzia się trzyma w garażu, to może i te zasrane gwoździki się trzyma w garażu. A od kiedy gwoździk to narzędzie? Proszę, proszę. No. Nazwisko? Paszczywał. Panie Paszczywał, proszę powiedzieć, kim jest dla pana ofiara? Nikim. Formalnie to był mój teść. Czym pan go tak zmasakrował? Kluczami do garażu i obrazkiem do komunii. Zabiłem go, nie? Niestety. Nie ma już żadnej nadziei. Przeżył. Jak przeżył? Przeżył, mimo że stracił 6 litrów krwi. Czy ich ma 6 litrów krwi? On ma niesamowitą wolę przeżycia. On się jeszcze przeziębi na pana pogrzebie. Ledwo mówi. A jeszcze mnie zwymyślał od zomowców i alfonsów. Oj, mam identyczną teściową. No i pan się dziwi, że chciałem go zabić? Nie. Ja się dziwię, że pan go nie chce dobić. A gdzie on jest? Pokażę panu. Tam? Tato! Tato, gdzie ty jesteś? Chyba mamy do pogadania. No? Słucham. No, co chodzi? Tylko raz babo mam zajęcie na mieście, mam robotę. Człowieku, czyś ty do reszty oszalał? Myślałeś, że nikt się nie dowie? Całe miasto trąbi już tylko o tym. A, no i dobrze. Powiedziałem przy wszystkich, że jak ksiądz chce budować nową drogę na plebanie, niech za swoje dziad buduje, a nie od ludzi wyciąga znowu. Jaka droga, jaka plebania? Ty się podobno z panną jakąś prowadzasz po mieście. O to chodzi. No. I to jakąś niemożliwie młodą. No, kurde. Co, to źle? No źle. No co jest złego w tym, że ktoś jest młody, nic go nie boli, a przy łóżku nie leży sterta lekarstw? Co w tym złego? A skąd ty tam wiesz, co ona akurat ma przy łóżku? Nie, no to się trochę rozglądam, jak zmieniamy pozycję. Żeby tam nogą czegoś nie strącić. Nie, 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 zaraz, zaraz, chwila. Ile ona ma lat? Właśnie o to chodzi. 20, kurde, 2 dychy, rozumiesz? 2 dychy? Wczoraj miała urodziny. Całą noc żeśmy świętowali, mnie wytrzęsło, jakbym rowerem po bruku jechał. Tato, przecież między wami jest 30 lat różnicy.
Pamiętaj, że jestem z grudnia. Przecież to jeszcze dziecko. To nie widziałeś jej nago. Dziecko tak nie wygląda. Spokojnie, jakby przyszła na golasa do sklepu bez dowodu, by jej piwo sprzedali. To jest chore. Dziadek z wnuczką. Patrz, 3 banany kupiłem. 2 do jedzenia, 1 do zabawy. Rozumiesz, co się dzieje? Nowe otwarcie. Boże, człowieku, czy ty nie masz wrażenia, że wy razem wyglądacie po prostu śmiesznie? A nie masz wrażenia, że sam wyglądam smutno? Tuż z dwojga złego, wolę to. Psa sobie kup. Pawiana sobie kupię. Będę mówił, że to moja synowa. Tato, przecież ona jest od ciebie o 30 lat młodsza. No to co? Ma być 30 lat starsza? Tam już mało kto żyje w tym przedziale wiekowym. No dobrze, to już jak tam chcesz, to sobie znajdź jakąś, no ale no znajdź sobie rówieśnicę. Przestań! Co? Nie przed obiadem. Już moje rówieśnice to stare baby. A ty to kto jesteś? Stary chłop nie jest tak stary jak stara baba. No nie wierzę, no nie wierzę, no kawałek gołego tyłka zobaczył i o, zakochany. Kawałek tyłka, kawałek tyłka, co ty wiesz, w nogach śpisz? Jaki kawałek tyłka? Tam nie ma miejsca na zdrobnienia. Kawał dupska! To widziałem. I to z takiej odległości, że nic innego nie było widać. Mało tam się nie udusiłem, na szczęście w ostatniej chwili znalazłem mały pęcherzyk powietrza. Ej no, no dobra, to już powiedz to. No ładna jakaś? Ładna? Martwemu by dygnął. Normalnie strach z nią koło cmentarza przechodzić, bo się płyty przesuwają. Tylko zakonnice leżą jak leżały. Ej, ty poczekaj. Mam nadzieję, że niczego jej jeszcze nie przepisałeś. A, tego się boisz, co? Że będzie drugi prosiak do koryta. Trudno. Trzeba posunąć ryjek. Naiwny człowieku, przecież taka chytra panna tylko szuka takiego półtrupa jak ty. A taki to wszystko jej zapisze, aby go tylko pod pierzynę wpuściła. Pod pierzynę? Pod pierzynę? Pod pierzynę? Gdzie ty żyjesz, na jakim świecie, pod jaką pierzynę? Pod pierzynę to twoja matka ryż chowała, żeby doszedł. Sławomir! Bój się Boga, Sławomir! Dobrze, dobrze, niech mu wujek przemówi do rozsądku. Co ty odstawiasz tą drogą na plebanie? Wszystkim ludziom będzie służyć. Ludzi przeciwko księdzu buntujesz, Sławomir. Wujek, tam jaka droga? Ojciec się z młodą panną prowadza. Żartujesz? Nie. To prawda? 1 do jedzenia, 2 do zabawy. Tak, przecież. Czy to prawda, Sławomir? Czy tam na tej twojej nieboszce biednej jeszcze ziemia dobrze nie ostygła? Zygmunt, to nie moja wina, że w tym roku praktycznie nie było zimy. Czy ty masz swoje lata? Ty nie możesz tej końcówki przeżyć w modlitwie? Zygmunt, to jest moja końcówka, będę nią majtał jak chcę. No masz, a się wydało. A więc to chodzi o seks? Nie, o warcaby. No. Będziesz się smażył w piekle. O, proszę bardzo, ale wcześniej po dupcze. Seks to jest przereklamowana sprawa. Do 8-9 minut ci się tam czasem uda. No to maks 15. No. Maksymalnie. 20,5. Ile? Tak jest, rekord skoczni, wczoraj pobity. Nie wierzę ci. Na 2 stopery żeśmy mierzyli 20,5 minuty. Kłamiesz. Mam na komórce wszystko nagrane, prawie mi całą pamięć zeżarło. Dobra, dobra, to czasem ci się tam może zdarzyć wieczorem 20 minut. Może, raz rano. Może. I po obiedzie. Jak to, po obiedzie też? Jak po obiedzie? Bo ją jakoś strasznie jara, jak w brzuchu chlupie rosół. Co? Nawet mnie namawia, żebym makaronu nie gryzł. Yes! Takie kokardki z tym twardym w środku. Jest! Dobra, niedobrze, mi poda, posłuchaj. Oprócz tego, o czym ty z nią rozmawiasz? Jaki ty masz temat wspólny? Jak twój idol Dejna gole strzelał, jej na świecie nie było. Gdzie tam Dejna? Jak krzynówek strzelał. Ludzie, wolę siedzieć w ciszy, w milczeniu z 20-latką, niż ze starą babą gadać o nietrzymaniu moczu. Yes! Nie ma chwili, nie ma siły do niego. Człowieku, ty w twoim wieku to ludzie już tylko w kościele siedzą. Do kościoła zasuwać, tak. Godzinki odmawiać. No tak jak mam 3 razy dziennie po 20 minut, to godzinka wychodzi, nie? Powiedz mi, kolego, gdzie ty poznałeś taką młodą dziewczynę, taki stary dziad? Gdzie ty ją poznałeś? W chórze. W jakim chórze? No w chórze, no śpiewam ja w chórze. Ja wiem, jaki jest chór, tylko że ty nie umiesz śpiewać. Dlatego śpiewam w chórze, nie sam.
Stoję w środku, kto się kapnie, że to ja? A to dobrze w ogóle, a w tym chórze, tam pod organami, nie ma takiej może jakiejś takiej kwadratowej starej baby w twoim wieku? To by była partia dla ciebie. Tak myślisz? No. Dla mnie. A. Kwadratowa baba, stara. Tak ci się znudziło gnoju oddychanie prostym nosem? Chcesz rzuć gumę palcami? Ja ci to zaraz umożliwię, ty półtrupie pierzynowy. Dobra, powiedz mi, co ona robi? Ta twoja, nie wiem, jak ją nazwać nawet, no. Właśnie, trzeba by ją w końcu spytać o imię. To ty nie wiesz, jak ona się nazywa? Jak ty się z nią komunikujesz w ogóle? Chodź tutaj i ona idzie. To co ona robi, powiedz mi? Co ona robi? No. Kurde, czego ona nie robi? Wszystko robi. Wszystko, co robi, co jej powiem. Wyprostuj się, to się prostuje. Podnieś nogę, to podnosi. Podnieś drugą, to się przewraca. Ale zawód jaki ma? Wyuczony, czy wykonywany, czy... Zależy, na co się umówimy. Wczoraj była przebrana za pielęgniarkę i dzisiaj będzie za stewardesę. Wszystkie zawody świata, tylko wiesz, że to... Tato! A jej biedni rodzice, co? Nie będzie ci głupio, jak ich w końcu poznasz? Ojciec pracuje w Berlinie jako drag queen. Matka jest w ciąży z czeskim marynarzem, podwodnym jednorękim karłem. Tak się żyje, frajerze! Tak ludzie żyją! Jednoręki karzeł, drag queen, czeski Co ty robisz? Co ty się ładujesz? Pan Bóg to widzi, co on na to powie? Proszę cię. W czasie wojny się nie odezwał, myślisz, że teraz się będzie komunikował? W takiej sprawie? No zlituj się, please. Co tam Pan Bóg? Co ludzie powiedzą? Ludzie to niech mnie cmokną w końcówkę. Kolejna zbiorowa pieszczota. Chodź, chodź. Tak się rozochociłem, co? Chcesz się z nią spotykać? Spotykaj się z nią. Ale gdzieś na obrzeżach miasta, po ciemku. Ty z nią paradujesz w środku dnia. Jak pas po łazienkach, centralnie. Zygmunt, ty się słyszysz? Co? Ty słyszysz, co ty mówisz? Co? Przecież ty mnie namawiasz do hipokryzji. Nie namawiam cię do hipokryzji. Cię namawiam, żebyś mówił jedno, a robił drugie. Jak każdy uczciwy człowiek. Zygmunt, jesteśmy braćmi, tak? Powiedz mi taką rzecz. Ja ci kiedykolwiek robiłem jakiekolwiek wyrzuty z tego powodu, że jesteś homoseksualistą? Ja jestem homoseksualistą? Teraz już trochę podstarzałem, ale właśnie. W swoim czasie to furczało przecież. Kryptohomoseksualistą. Nie znam się na tych podgatunkach, nie wiem, co to znaczy, jaka to jest odmiana. To ci wytłumaczę i zapamiętaj. Ja się nie spotykam ze swoimi partnerami w środku dnia w centrum miasta, tylko na obrzeżach. To co ci radzę, po ciemku, między garażami, pod plandeką. Szczury cię pogryzą kiedyś i... Jest ojciec. Ty draniu, ty cholero jedna. Dobrze, niech mu dziadek przemówi do rozsądku. Ty draniu, ale żeś dobrze powiedział o tej drodze na plebanii. No, niech za swoje dziad buduje. Swoje a nie znów od ludzi wyciąga. Nie o to chodzi, ojciec, że znalazł młodą wywłokę. Skąd wiesz, jak ma na imię? Dziadku, ojciec się z młodą panną prowadza. Tak jest! Młodzie, no. Wszystkie trzy na zabawę! Wszystkie trzy! Wszystkie! Wszystkie! No nie, ale jak, dziadku? To nie dziwi cię to? Po co dojadać stary chleb, jak jest świeża bułka? Tylko ja, frajer, przez całe życie trzymałem się jednej starej wiedźmy. Nasza mama na zdjęciu ślubnym wyglądała jak królewna. Ale szybko zmieniła się w żabę. Odwrotnie niż w bajce. Niepotrzebnie ją całowałeś. Albo trzeba było, wiesz, odwrotnie. Jak odwrotnie? Gdzie, no? W tył głowy? Ludzie, weźcie tego ćwoka. Co to jest? Ty, właśnie, a propos, no. Żeby ci ona jakiegoś choróbska nie przykleiła. Nie. Ona jest zdrowa jak źrebak. To ja balansuję na granicy zawału. Weź tu, utrzymaj za uzę takiego wariata. Przecież to rękę ze stawu wyrywa. O, a to taki chcesz być zdrowy, tak? Zdrowy? To owoce jedz. A jeszcze mam malinkę, odtąd dotąd. Nie. Z obu stron mnie wczoraj przewracała jak naleśnik. Takie rzeczy to jest już na pewno grzech. Grzech to jedno we trzech. Nie, cześć. Cześć, Maleńka! No i co, idziemy do kina, czy od razu do łóżka? Uno momento. Słyszałeś? I tak dzień w dzień mam tego kina potąd. Słuchaj, powiedz, bo tu wszyscy ciekawi, jak ty właściwie masz na imię? Jessica! Wiedziałem, że a na końcu. Jessica, poznaj moją rodzinę, to jest dziadek.
No, 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 już wystarczy, żeby ci dziadek jakiegoś chrupska nie przekleił. To jest moja ciotka. Jaka ciotka? No już... Wujek, brat, krypto, ślepa uliczka. No, można tak, tak można powiedzieć. A to mój syn. Jest, ale dzieciak. O. Byle co, ale jest. Czarna strona seksu. Ofiara represji aborcyjnych. Jak to mówią, wsadził Bóg duszę ni w pień, ni w gruszę. Ja chwaliłem Sławomira, zanim pani przyszła. Mówiłem, super, że dobrałeś partnerkę. Super, chwaliłem go. Ale wujek, wujek, co ty mówisz? Myślę jedno, mówię drugie, gnuju. Ale się panu syn udał. Jest niezmordowany jak ruska wiertarka. A jeszcze nie włączyłem udaru. No, no. I jaki kawalarz. Ostatnio chciałem sobie rano zęby włożyć, nie? Sięgam do szklanki, a tam pusto. No to... Tylko 20 złotych leży. No to ja się go pytam, co to w ogóle jest? On mi na to wróżka zębuszka. Tak było. Nie rozumiem. Nie musisz. Pan nie ma zębusz? No nie mam, nie. Ale mnie to podnieca. Nie, też się dwa ruszają. Ej, ten ludzie, no. Czwórka? Nie. Stop, koleżaneczko. Jedną rzecz se ustalmy. To mieszkanie to już jest na mnie zapisane. Tata mi zapisał, także na nic nie licz. To wiem, ale ta działka nad Bugiem już nie? Nie, działka będzie twoja. Działka będzie twoja. To już jest twoja. To mieszkanko też odkręcimy. Jeszcze tym żółtym serdaczkiem będziemy psu mordę wycierać, bo sobie kupimy jakiegoś rasistę, co? Takiego tego kolorowego. Gdzie ty idziesz? Teraz poczekaj, aż się ściemni. Przemkniesz między garażami pod plandeką. Proszę cię, jeszcze nadepnę na twojego kolegę jakiegoś. Dopiero będzie pisk. Ty, a wracając musimy coś kupić w seks-shopie. Jest taka nowość. Szwedzka pochylnia. Słyszałeś, frejerze, weź się tą pierzyną wypchaj. A wiesz, że za moich czasów w sklepach była tylko musztarda i ocet? No coś ty. Tak. W Carrefourze też? Jessica! To jest skandal. To jest po prostu skandal. Skandal? To dopiero będzie. Kiedy? Jak się ksiądz dowie, że mu Sławek dziewczynę poderwał. No! Ewka! Ewka! Gdzie jesteś? Ewka, tutaj, z wąsami. Ewka, to jest... mówiłem się gol. Ewka! Naszło mnie! Ewcia, naszło mnie! Co za menda. Zawsze tak jest. Człowieka najdzie, kto ktoś przyjdzie i przeszkodzi. A potem czekaj pół roku, aż się podniesie. Cholera jasna, zawsze do drzwi ktoś przylezie, pewnie jak Jehowi, to srok trzeba będzie czekać, wiesz. Co to w ogóle ma być? O, a teściowa u nas jest? Jak przy... bo mamusia tak... Mów mi, mamo. Ciężko się przyzwyczaić. Mów. No dobrze, mam. Mama to ostatnio ta tak papaczy, a jakby zabić chciała normalnie. Nie kuś. Mama! Mama, przyjechałaś! Jurek, mama przyjechała do nas na święta. No ale święta dopiero za tydzień są. To... Chciałam po drodze odwiedzić znajomego z Facebooka. Mama ma znajomych na Facebooku? Spiknęliśmy się na fanpage'u Behemota. Mama jest na fanpage'u Behemota? No właśnie nie, tylko napisałam, że Nergal niewyraźnie śpiewa, to mi koleś odpisał, że jestem taka upierdliwa, że nawet śmierć do mnie nie przyjdzie. A ta mamo przyjdzie szybciej niż szybciej. Na razie nie ma co, cieszmy się, że jesteśmy razem, nie? A propos razem, prezent wam kupiłam. Mamo, to mieszkanie w bloku? Coś do samochodu się mama coś dorzuci? Miejsce na cmentarzu wam wykupiłam.
ty będziesz leżał tu, tu Ewcia, a ja w środeczku. A tata? A, tata. On zawsze w nogach lubił. Mama. A to... Mamusiu, tam my dziękujemy, nie tylko, że to jeszcze szmat życia przed nami, tu nie ma... Nigdy nie wiadomo. Po co mam mi ta siekiera? A co ty, breloczka do kluczy nie widziałeś? No to co, tu ja idę robię kolację. Co chcecie, twarożek czy parówki? To może twaróg lekkie na noc, takie to. Ty twaróg. Mięsa nie jesz. Wkrój mi te parówki w ten twaróg, nie? Tam. Fileta z kurczaka w pierdziel flać i tam wrzuć tam... Schabowego z jutra też tam w pierdziel w ten twaróg. Taki tatarowy twaróg mi zrób, nie? A dla mamy? Nie kłopocz się, córeczko, ja sobie coś na mieście złapię. Tak. Ja pójdę zrobić. Nie zostawiaj mnie samego! Nie... Wnuki kiedy? Ja mama chcę to do jutro! A jak tam przyszłoroczne wakacje? Gdzie jedziemy? A mamo siedzie, bo mamy troszkę gdzie indziej. Czyli Bytom-Zdrój. Świeże powietrze. No. Święta się zbliżają, a choinki nie widzę. Znaczy, bo ja na jutro jestem umówiony, tam lecę do lasu, bo choinkę po prostu... Jak mama chce, to ja do domu ze 30 przyniosę, nie? No, w przedpokoju to poustawiam razem z dzikami, z tarnami, no, po prostu, bo będzie rudo leśne, jak się mama w święta będzie nudziła, to sobie z dzikami tam poryje, nie? Po prostu... Będzie tyle choinków, będzie... Razem z brzuskami, dąbkami, będzie tyle choinków, będzie... Na pasterkę chodzisz? Chodzę. Codziennie. Ze trzy razy dziennie łaszę, nie? Na 12, 16, 18 tam na tej pasterce z pasterzami śpiewamy się tam golimy owce. Jest super, jest. A kolędy znasz? Nie, ale wkuwam. Ostatnio się takie jednej uczę, to ja może zademonstruję, bo czuję, że muszę. Co to, dirty dancing? Nie, tylko układ taki z pasterzami w zagajniku wymyśliłem. Nie, to dobrze, będę... Już nie, będę śpiewał, będę go... To jakaś gejowska kolęda? On ma taki mięciutki tekst tylko. Ja bym może już zerwę, bo czuję, że się zrąbię. Nabić ci rytm?
Co wie? Gdzie jest osiołek? Gdzie? Dobry No gdzie? Gdzie jest osiołek? Tu jestem! Rzeczywiście, coś tak stajenką zajechało. Co to, kolęda reggae? Nie, nie, po prostu karpia w gardle poczułem i tak. Bo się chciałem zapytać, bo mamusia ostatnio jakaś taka trochę nerwowawa jakby była. A mama teraz zawarczała, czy mama odbiła? Bo ja nie rozróżniam, bo człowiek zadaje pytanie normalne po ludzku, mam jakieś takie nerwy, tu ten pryloczek, co się dzieje, czemu mama nerwowa? Okres mi się spóźnia. A ile? A którego dzisiaj mamy? 15. To 20 lat. To tak z nienacka się To jest, może jakbym była taka delikatnie niedysponowana, to ja może bym odwiesił breloczek o innych, co bym cię... Po co ma tutaj mamusia się dźwigać? Pogodziliście się! Ojej, nareszcie! Jurek, przyjdź się do mamy, to ja wam zdjęcie zrobię. Uśmiechnij się! Popatrz, jak mama pięknie wyszła. No, przyjrzyj się. Tak będę kiedyś wyglądała. Ładny, nie? Ale nie zostawiaj mnie samego. Gdzie mama kupiła ten bryloczek, bo on... Ja może też bym sobie kupił, skoro mama ma nas odwiedzać. O, to by się ma... sobie potańczyli z bryloczkami. Ciup przez ogniseczko. Od ojca na rocznicę dostałam. O, wpyte prezent. Myślałam, że zapomniał o naszej rocznicy. Ale nie. Nie? Przygotował się. Budzę się w nocy, a on stoi nade mną z bryloczkiem. Tak się wzruszył, że 100 lat nie mógł wykrztusić. A może ojcu o co innego chodziło? Ja wiem o co. Ojcu tylko rąbanie w głowie. To go za karę do piwnicy zamknęłam. My na szczęście nie mamy piwnicy. Ja wam na gwiazdkę wykopię. To mama z nami nie zje, mama z nami jednak, mama chyba nie, z nami, chyba nie. Nie, córeczko, czas ojca z piwnicy wypuścić, to będę leciała w buziaczki, papatki. Pa, mamo. Żartowałam. Śpię u was. Ale jak? Normalnie, ty, Ewcia i ja w środeczku. Nie. To mamy.
zapraszam. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry panu. To rzeczywiście bardzo dobry dzień na kolejne zajęcia w niedzielnej szkółce agresji, finansowanej z funduszu Unii Europejskiej. O nazwie nie kijem go, to pałką. Na początku przypomnijcie, kim jesteście i co robicie w życiu. Ja mam na imię Elżbieta i jestem katechetką. Ja mam na imię Tadeusz i jestem profesorem nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoła nasza charakteryzuje się bardzo długim okresem... Dobra! Wiemy już o sobie wystarczająco dużo, żeby przejść do nauki agresji. A wiem, że jesteście jej pozbawieni i przez to wszyscy uczniowie kopią was w dupę. A tam od razu kopią. Od czasem pod szturchną, czasem ze schodów strącą, czasem kosz na głowę włożą. Takie tam dziecięce zabawy. Ja chciałem nieśmiało nadmienić, że mnie się to nawet podoba. Co? Dosyć tego babolenia. Właśnie po to trafiliście na ten kurs, żeby nie babolić. Na początek agresja słowna. Zaczniemy od ciebie, Grażyno. Ale ja mam na imię Elżbieta. Nie interesuje mnie to, kobieto. Zaczniemy od ciebie. Zwyzywaj mnie. Ja? Tak. Ty zwyzywaj mnie. No to dobrze, no to jak tak troszeczkę pomyślę. To powiem... Głuptasku. Nie, przepraszam, za mocno. Źle. Tak się wyzywa. Ty chodząca biedoto. Ty nieudacznico życiowa. Ty lampo zero. Ale dlaczego pan tak brzydko do mnie mówi? Unia mi za to płaci. Próbuję wydobyć z ciebie te niewykorzystane pokłady agresji, żebyś mogła kiedyś w przyszłości... A ty co? Niewydarzony człowieku z dyplomem! Co? W obrońcy uciśnionych się bawisz, tak? Na co mi powiesz, profesorku? Na co? Ja chciałem tylko powiedzieć, że my wcale nie chcieliśmy uczestniczyć w tym kurcie. Co? Wstawać! Ja was zaraz przechrzczę! Bo jeśli o to chodzi, to ja muszę powiedzieć, że my... Zamknij! O, proszę pana! W tym momencie pan odrobinę przeholował. Forma przeszczę jest formą niepoprawną. Należałoby użyć formy ochrzczę. Ja ochrzczę, ty ochrzcisz, my ochrzcimy. Co? Zła forma, profesorku nauk humanistycznych? To posłuchaj tego. Poszłem! O Jezu! Włącza! Proszę! Kupywać! Na dworzu! I na deser! Gordło! No i co mi powiesz, profesorku? Na co powiesz, profesorku? Co powiesz? Na co? Ty dalej! Panie profesorze! Cicho, cicho, nie blokuj chłopa, właśnie zaczął się otwierać! Patrz, gordła! Ty dalej! Sukces pedagogiczny! Ale pan jest niemiły i niewychowany jak mało kto. I my sobie nie życzymy takiego traktowania. O, widzisz, zaczynasz gadać do rzeczy. Ale i tak, jesteś słaba jak twoje wszystkie katechezy. I na 100 metrów śmierdzi od ciebie szatanem. Grażynka, nie daj się mu! Nie daj mu się grać! Jestem Grażynka! Jestem! Katechetka Elżbieta! Tak, Grażynka! Masz go, Grażynka, gdzie ty? Super! Nie jestem Grażynka! Tadeusz, trzymaj tego sukienkota! Odrobinkę się boję! Dobrze. Wykształcie ochoty! Jak mówię trzymaj, to trzymaj! Bo dłużej od ciebie! Ja mam jaja! I wąsy! Wąs okej! Będą z was ludzie! Nie będą! Tylko będą fajansiarzu ty!
Ty zapamiętaj sobie raz na zawsze. Ja będę. Ty będziesz. My będziemy. A oni będą. Katerytko, jest mnie to na ataku! Proszę, proszę, bardzo dobrze, świetne, emocje, części, gęsi, więcej, tak jest. Tak na pierwsze zajęcia, świetnie. Dostaniecie nagrodę, zabieram was na zajęcia w terenie. Przylegia, rozlisku! Och, Elunia, Elunia! Nareszcie w domu? Nie prowokuj, Wojtuś! Nie prowokuj! Och, jak tak na ciebie patrzę, ten cię schrupał, moje ty ciasteczko! A chrup mnie, chrup! Tylko tak, żeby wióry leciały! O, tak! Dużo wiórów, wiórków! O, dzień dobry, panie sąsiedzie! Dzień dobry! Dobry, ale se sąsiad fototapetę pierdyknął. No, no, no. Tak, jak na moje oko, to 7 dych będzie kosztowała, co? Nie, ludzkich po 60. A, no, widać. Dobrze, o co chodzi? Bo jak was nie było, to listonosz chodził i listy rozdawał. No to wziąłem za was, żebyście nie musieli chodzić. Świetnie, dziękuję. Nic ciekawego. To tym bardziej dziękuję. A, no, no, do, to polecam się na przyszłość, na przyszłość. Na przyszłość, do widzenia. Kochanie, nadchodzi twój ciasteczkowy potwór. Wojtek! Jest... O, nie ma, skocz mnie! O, panie sąsiedzie, bo tak sobie... Oho, ja nie chciałem sąsiada z toalety wyrywać. Nic sąsiad nie wyrwał. Wiem, wiem, widziałem przez okno. Dobrze, o co chodzi? Bo panie sąsiedzie, ja robię takie półeczki w piwnicy, na ogóreczki robię. O, taka nieduża działeczka, mam te ogóreczki, taka z puara, dwa razy kosiareczką się przejedzie, już jest spokój. Ale obok tych ogóreczków to mam jeszcze marcheweczkę. I wyobraź sobie sąsiad, że mi to marcheweczkę normalnie mszyce zaatakowały. No ale nie tak, że tam siadają na tej naci i poczyrają. O nie, skubane, one się tam szyce w 10 zbierają, wytargują mi tą marchewkę z ziemi, rozwlekają po całej działce, ogniska zaczęły palić, to piwsko zaczęły pić. Wie sąsiad, co mi na płocie namaziały? No je***, drąki mi namaziały. Coś siedzie, co przechodzi ludzkie pojęcie, ale chyba z Ukrainy te mszyce przyleciały. One samochody przez działki szmuglować będą. Dobrze, jeszcze... sąsiedzie, o co chodzi? Wiertarkę bym pożyczył. Nie mam. A co sąsiad ma? Piłkę do metalu. Biorę. Chwila. O, co to tapet? Proszę. Uuu, do metalu to się będzie rżnęło. Tak, tak, tak. O, dobra, taka tak, ruch. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Kochanie, idzie twój tygrys. Uuu, tygrysie. No tak, tygrys musi mieć jedzonko. A, jedzonko dla tygryska. O, mniam, mniam. Kochanie, idzie deserek. Jo, tu. Bo panie sąsiedzie, ta piłka to... O, a ja widzę sąsiada, pora obiadowa. A co sąsiad z takim rozmachem futrował, co? Sąsiad da przepis, stara weźmie, to też się tak pofutruje. Nic nie futrowałem, o co chodzi? Bo jak was nie było... No to co? Ciszej. To co? To straż miejska chodziła. No i? I właśnie. Nic! O! Wyobraź sobie, normalnie... Iż ja mogę na ciebie czekać. A moja stara mówiła, że pani w banku pracuje. A tu...
A tu widzę służba zdrowia, no. A nowe uniformy. A jakby człowiek tak zachorował, będzie można wpaść na zaszczyt, co? Będzie można, ja tak lubię zaszczyki, takie fajne. Nie będzie można, do widzenia. Do widzenia mi stąd. Do widzenia mi stąd. Tak. Kochanie, kochanie, zapomnijmy o nim. Mierzymy ciśnienie. O, siostra, siostro! Siostro! Ratunku! Gdzie jest ochrona szpitala? Pacjent zwariował! Ratunku! Niedobry pacjent! Niedobry! Niedobry! O, jaki niedobry! Niedobry, niedobry, niedobry! Jestem niedobry! Jestem bardzo niedobry! Co się tam dzieje? Ja słyszałem wyraźny ratunku! Ja mam dobrą szklankę! Ja nie odejdę od drzwi, dopóki nie Bardzo nam pan dzisiaj przeszkodził. Jeszcze nie skończyłam. To, że ma pan dużo wolnego czasu, wcale nie oznacza, że może nas pan obarczać swoim bezrobociem. Zamknij się! Jeśli jeszcze raz zobaczę cię pod naszymi drzwiami, to ci taką lewatywę zrobi, że przez miesiąc nie usiądziesz. Rozumiesz? Dziękuję, rozumiem. A teraz Kochanie, spróbujemy jeszcze raz? Ja już jestem po.